PGNiG Super Lidze coraz bliżej najważniejszych rozstrzygnięć. Na początek administracja. 13-osobowa kapituła nominowała do gladiatorów 33 bohaterów mijającego sezonu. Dziś ujawniamy listę. Biuro zamieniamy na boisko. W grupie spadkowej Wybrzeże zdobyło Lubin i zajmuje trzecie miejsce. Stal zwolniła trenera, a potem przegrała piąty mecz. Trzecie kolejne spotkanie wygrała za to Pogoń, która pozwoliła Arce zdobyć zaledwie 14 bramek. Ostatnie wydarzenia omówimy z Marcinem Lijewskim, a na 7 wspaniałych pytań odpowie Krzysztof Komarzewski. Zaczynamy! Poniedziałek 21.00, kanał N-Sport Plus. Zaczynamy Kontratak, magazyn poświęcony wydarzeniom w PGNiG Superlidze. Krzysztof Bandych, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj o Szczypiorniaku będziemy rozmawiać z Iwoną Niedźwiedź. Dobry wieczór Państwu. I z naszym gościem Marcinem Lijewskim, przed laty znakomitym graczem, do niedawna szkoleniowcem Energii Wybrzeża Gdańsk. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Pomyślałem, że przed Twoim przyjazdem sprawdzę, ile Pucharów Polski zdobyłeś. Wczoraj odbył się finał Krajowego Pucharu. No i zdziwiłem się, bo ani jednego. Jak to się stało? Dokładnie. To jest trofeum, którego niestety nie zakościło w moich rękach. Nie wiem, jak to się stało. Jakoś nigdy, czy to z Wybrzeżem, czy z Płockiem, nie udało nam się sięgnąć po to trofeum. Też jeszcze muszę nadmienić, że kilka lat wcześniej, jak jeszcze byłem troszeczkę młodszy, Puchar Polski nie cieszył się aż takim prestiżem, jak to ma miejsce obecnie. No, ale szkoda, teraz jak patrzę z perspektywy czasu. 4 puchary Niemiec na pocieszenie, nie najgorzej. Wystarczy. Tak, wystarczy. A wczoraj jeszcze starczy oglądałeś? Oczywiście. Dobrze, wrócimy jeszcze do tego. Musimy Państwu przypomnieć, że wczoraj PGE Vive pokonało Wisłę Płock 26-25. Nasze kamery były na miejscu wydarzeń. Wracamy zatem do Poznania. 11 z rzędu, oczywiście bardzo się z tego cieszymy, ale jeszcze raz powiem, że dzisiaj akurat Wisła Płock zagrała bardzo dobry mecz i ciężko było nam grać. Niespecjalnie nam dzisiaj wszystko wychodziło, ale na szczęście na końcu wygraliśmy. Musimy po prostu wykorzystać wszystkie te sytuacje. Szkoda na pewno tej ostatniej akcji rzutowej. Dan miał wszystko wyczyszczone, tak się zdarza czasami. Jest nam bardzo przykro, jesteśmy bardzo rozgoryczeni, ale taki jest sport. Na pewno tego i wyłącznie musimy się skupiać na tych pozytywach, bo jak będziemy tylko myśleć o negatywach, to daleko nie zajedziemy. Cóż, na pewno teraz ciężko cokolwiek pozytywnego tutaj do głowy sobie wbić, bo no to jest niestety duży cios. Tak jak powiedziałem wcześniej, graliśmy, myślę, że dobre spotkanie. Przede wszystkim wyrównane, walczyliśmy przez 60 minut. Potrafiliśmy odbić się, gdy przegrywaliśmy 2 bramkami, także no tutaj duże brawa dla zespołu, ale coś tam jeszcze jest zawsze do poprawy i to niestety boli w takich meczach. Najpierw musimy pogratulować naszych kibiców, którzy przez 2 mecze praktycznie mieli zawały z naszej strony, ale wytrzymali i jesteśmy w Final Fouru i wygraliśmy Puchar Polski, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i jak zwykle mówimy, my gramy, my walczymy i wszystko to jest dla naszych kibiców. Myślę, że każdy tytuł jest ważny dla nas. My gramy za wszystko. Pierwszy wygraliśmy i teraz jeszcze 2 nam zostali. Idziemy też na zwycięstwo. 16 Puchar Polski dla Kielc. 11 z kolei pytanie, dlaczego Wisła tego meczu nie wygrała, bo niektórzy mówią, że była lepsza. Szkoda. Szkoda. Nie ukrywam, że trzymałem gorąco kciuki za Płoczan w tym meczu i może nie w przeważającej części, ale no w dużej części meczu byli zespołem, który miał inicjatywę. Niestety w końcówce 2 błędy, czy też przestrzelona ta ostatnia sytuacja, można powiedzieć 100%, zaważyła na tym, że Kielczanie po raz kolejny zdobywają puchar. A szkoda, bo przydałby się troszeczkę jakiś tak inny koloryt w tej naszej lidze. Powiew, świeżego powietrza. Końcówka no niezbyt dobra w wykonaniu Wisły, mówiąc wprost, fatalna. Z jednej strony Iwona, byłem pod wrażeniem, bo Szawi Sabatę przeczytał pomysł Kielc na ten mecz, a z drugiej strony ostatnią akcję kończy zawodnik, który ostatnich miesięcy udanych nie ma. I to jest rzeczywiście pytanie, które ja, będąc na tym meczu i pracując jako reporter, zadałabym jako pierwsze trenerowi Sabatę. Dlaczego ten zawodnik, skąd taki pomysł? Bo rzeczywiście taktycznie akcja rozpisana bardzo dobrze, wyczyszczone miał wszystko Rumun, trzeba było tylko umieścić piłkę w siatce.
A rzucał z 10 metra prawie Dan Emil Rakoca, kiedy mógł spokojnie podejść dużo, dużo bliżej do bramki Cupary. Tak. Pytanie, Marcin, czy finały będą zacięte, tak jak ostatnie mecze Wisły z Vive, czy to będzie zupełnie inna bajka pod koniec maja? Nie jestem wróżką, ale życzyłbym sobie, życzyłbym wam, wszystkim kibicom piłki ręcznej w Polsce, żeby to były jak najcięższe, jak najbardziej zacięte finały. Ja myślę, że nigdy w żadnym sezonie Wisła od paru lat nie była tak blisko Vive i nie deptała im tak po piętach jak w tym. Bardzo fajna święta wojna, bardzo fajny mecz o Puchar Polski, więc te finały naprawdę zapowiadają się gorąco. Jeżeli oczywiście Wisła będzie grała o złoto, bo to nie jest jeszcze przesądzone. Wszystko może się w sporcie zdarzyć, jak dobrze wiemy. W finale Pucharu Polski, drodzy państwo, spotkały się zespoły prowadzone przez hiszpańskich szkoleniowców Xaviego Sabate i Talanta Dujszebajewa. Dzień wcześniej kapituła PGNiG Superligi zebrała się, żeby porozmawiać o nominacjach do gladiatorów w tym sezonie. Oto nominowani w kategorii trenerzy. Trener roku. Talant Dujszebajew, Rafał Kuptel i Tomasz Strząbała. Trzy kandydatury. Jaką trójkę nominowałby Marcin Lijewski? Wydaje mi się, że tutaj kapituła podjęła bardzo dobrą decyzję. Cieszymy się, bo z Iwoną w składzie tej kapituły, więc Talant Dujszebajew jest klasą sam dla siebie. Widzimy, jak Vive sobie doskonale radzi i po raz kolejny mamy swojego przedstawiciela w elitarnej Final Four. Tomasz Strzębała, bardzo dobry wynik, nieoczekiwany, trzeba powiedzieć, nieoczekiwanie znalazł się z MMTS-em w półfinale, chylę czoła przed Tomkiem. No i Rafał Kuptel, bardziej duet, Rafał Kuptel, Michał Skórski już od kilku lat prowadzą bardzo dobrą, systematyczną pracę z Gwardią Opole, nie tylko osiągają dobre wyniki w lidze, ale co jest dla mnie, jako trenera, bardzo ważne, ogrywają rzesze młodych zawodników, także uważam, że z tego klubu za kilka lat będziemy mieli naprawdę kilku fajnych reprezentantów Polski. Zastanawiam się, jak do tych propozycji podejdą ligowcy, no bo to ligowcy będą decydowali, czy, nie wiem, Dujszebajew, czy Strząbała, czy Kuptel. Pamiętam, jak to było w zeszłym roku, Rafał Kuptel wygrał głosowanie. Trudno zważyć te rzeczy, no bo te drużyny grają po prostu o różne cele. Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, natomiast myślę, że tutaj konkurencja jest mocna i naprawdę mi jest osobiście ciężko wejść w głowy zawodników, jak oni to wszystko ocenią, natomiast tutaj może wygrać każdy i może to być trener Strząbała i może to być trener Kuptel. No i tak jak powiedział Marcin, no, wielki talent Dujszebajew. Pytanie, jak to wszystko ocenią zawodnicy? Zabrakło na tej krótkiej liście nazwiska Rastislava Trtika. To nazwisko oczywiście padło podczas obrad kapituły, no ale nie znalazło się w trójce nominowanych. Posłuchajmy dlaczego. On by się tu znalazł w tej trójce, gdyby nie zaskakująca porażka Górnika w ćwierćfinale. I tylko ten ćwierćfinał, a właściwie jedna połowa tego ćwierćfinału, przekreśliła jego nominację, bo Górnik w tym sezonie był bardzo dobry, grał świetne mecze, zwłaszcza z Płockiem. I no, wielka w tym zasługa trenera Trtika i szkoda, że go tutaj zabrakło, no, ale też rozumiem, no bo gdybyśmy teraz dali trenera Trtika, a zabrakło trenera Strząbały, no to troszeczkę też by było to dziwne, może wydałoby się, ponieważ MMTS osiągnął wynik ponadstawowy. Nie mamy wątpliwości, że gdyby kapituła spotkała się przed ćwierćfinałami, to prawdopodobnie Czech na liście by się znalazł. No ale cóż, niesamowite mecze z MMTS-em Kwidzyn zdecydowały, że to Tomasz Strząbała na liście się pojawił. Drodzy państwo, drodzy goście, Iwono, Marcinie, skoro rozmawiamy o trenerach, musimy wrócić do wydarzeń sprzed blisko dwóch miesięcy, czy po dwóch miesiącach od zwolnienia z Wybrzeża. Możesz już mówić na chłodno, ze spokojem, z dystansem o tym, co się wydarzyło w Gdańsku? Nie wiem. Jeszcze tak powiem szczerze, nie są to miłe rzeczy. Mhm. Zobaczymy. Marcin, a czy ty uważasz, że Wybrzeże popełniło błąd? Po prostu czujesz się pokrzywdzony? Czy teraz każda opinia, którą ja wypowiem w tej chwili, będzie nieobiektywna? Dlatego wolałbym się od tego powstrzymać. A powiedz, jak diagnozujesz Wybrzeże, które zostawiłeś? No bo ja się wczytałem w oświadczenie Wybrzeża po twojej dymisji. Tam było bardzo dużo komplementów pod twoim adresem. Był jeden czytelny zarzut. Seria porażek w meczach decydujących o układzie tabeli. Popatrzyłem bilans. 12 meczów przed zwolnieniem.
Wybrzeże wygrało z nich tylko dwa razy. No i zastanawiam się, dlaczego. Co było problemem Wybrzeża, skoro mieliście pewnie zdaniem prezesa skład, który mógłby punktować częściej niż w tych dwóch meczach? No z tym składem, który mógłby punktować wcześniej, ja bym się nie zgodził. No to, jest pytanie, to już właśnie, wiemy, tak. Wiemy wszyscy, że nasz zespół był budowany przede wszystkim na miarę możliwości finansowych. Oparliśmy swoją filozofię o zawodników głównie młodych, perspektywicznych. I kilku graczy odeszło z waszego klubu przed rozpoczęciem sezonu. Oczywiście. Zawodnicy jak Rogulski, jak Hubert Kornecki, Maciej Pięczewski, czy Marian, nasz skrzydłowy, który teraz będzie się mierzył w KSW. Bo chyba jakiś debiut, tak? Damiana Kostrzyka. Oni stanowili o sile naszego zespołu i jakość zamienników, którzy mieli ich zastąpić, na ten czas jeszcze nie była tak wysoka, dlatego jakość ogólnie całego zespołu troszeczkę spadła. Oczywiście jako trener muszę powiedzieć, że zawodnicy wykonali kawał ciężkiej roboty i z dnia na dzień było widać, że rośniemy w siłę, ale jednak w tych meczach, tych takich decydujących, jak wspomniałeś, zabrakło nam jednego, dwóch zawodników doświadczonych, którzy mają to coś, czego się nie da wytrenować, co po prostu trzeba nabyć ilością meczy spędzonych na boisku. W oświadczeniu prezesa Boski pojawił się też ciekawy pasus o atmosferze w drużynie. Napisał, że była bardzo dobra zdaniem gracza, ale jak dodał, nie przełożyła się na wyniki i teraz obowiązki trenera przejmuje Tomasz Orneborg. Zabrzmiało to tak, jakby dobra atmosfera była jakimś problemem w tym klubie. Zastanawiam się, czy tak to trzeba odbierać, jak ty to odebrałeś. Ewentualnie zadziałała in minus w twoim przypadku. Ja powiem tak, ja mam taką filozofię, że prowadzę zespół tak, jak ja bym chciał być prowadzony jako zawodnik i tego nie zmienię. Uważam, że bardzo ważne jest to, żeby czuć się dobrze w swoim towarzystwie. Uważam też, że dobra atmosfera w szatni powinna przekładać się też na jakość na treningu. Tak jak wspomniałem, młodzi zawodnicy muszą się dużo rzeczy nauczyć, także czasami faktycznie tej jakości nie było, ale swojej filozofii na temat atmosfery i prowadzenia zespołu nie zmienia. Mieliśmy okazję rozmawiać wiele razy o tym, jak grało się we Flensburgu, który słynie z tego, że jest rodzinnym klubem i miałem wrażenie, patrząc na Wybrzeże, że ty chcesz coś takiego mini Flensburg w Trójmieście zbudować. No, zakończyło się jak się zakończyło. Jeszcze pytanie o twoją przyszłość. Co dalej? Czy to będzie ciągle spełnianie marzeń o byciu trenerem, dyrektorem sportowym, kimkolwiek w piłce ręcznej? Jak to będzie? Na pewno zostanę w piłce ręcznej. Nie ukrywam, mam kilka bardzo fajnych, ciekawych propozycji. Kiedy konkrety? No jeszcze na dzień dzisiejszy jeszcze nie mogę zdradzić. Mam nadzieję, że wszystko się rozstrzygnie w najbliższym czasie. Polska, zagranica? Raczej Polska. Bliskie okolice Trójmiasta, nieco dalsze. Raczej Polska. Przypominamy sobie geografię Może Polski. Województwo. Dobrze, czekamy zatem na konkrety. Pora przejść, drodzy Państwo, do spraw bieżących. Zaczniemy od prezentacji najpiękniejszej, zdaniem internautów, bramki meczów transmitowanych. Oto rzut Roberta Orzechowskiego w wyjazdowym meczu MMTS-u z Górnikiem Zabrze. W tym sezonie rozgrywający Kwidzyna zdobył 100 bramek, jest trzecim strzelcem zespołu. Natomiast głosowanie na najlepszą obronę wygrał Kacper Pyrka, który popisał się w Płocku. Piotr Kowianin przegrał z Wisłą, no ale golkiper gości miał dobre momenty na placu, odbił 4 rzuty, być może niewiele, no ale jedna z tych interwencji bardzo nam się podobała. Ciąg dalszy, drodzy Państwo, zaległych bilansów. Informujemy, że plebiscyt na gracza tygodnia wygrał Marcel Sroczek z Zagłębia Lubin, który w meczu ze Stalą i w meczu z Arką zdobył w sumie 13 bramek. W obu spotkaniach Zagłębie zdobyło komplet punktów. Gratulacje! W minionym tygodniu rozegrano 7. serię grupy spadkowej. Stal podejmowała w Mielcu Energę MKS, Sandra Spa Pogonie zagrała z Arką, a w Lubinie Zagłębie zmierzyło się z Energą Wybrzeżem Gdańsk. Relacje z ostatnich meczów. Niespodzianka. Rozpoczynamy od spotkania Zagłębia z Wybrzeżem. Po 3 porażkach w 3 pierwszych meczach grupy spadkowej w Lubinie w końcu wyszło słońce. Zagłębie odniosło 3 zwycięstwa i oddaliło się od spadku. Moral na pewno się podniosły bardzo mocno. Zespół wierzył w to, że może wygrywać mecze. Z takim też zamiarem Miedziowi rozpoczęli spotkanie z Energą Wybrzeżem Gdańsk. Gdy w 5. minucie przyjezdni przełamali niemoc strzelecką, mecz się wyrównał. No i remis. Niczym na treningu. Stanisław Gębala. Brawo za konsekwencje, brawo za wykonanie.
Moryń teraz. Kolejny fajny pomysł Kuby, Michał. Tyle, że gorsze wykonanie. A Komarzewski zatrzymany przez skrzyniarza. Po 30 minutach 13 do 12, ale no mieliśmy w tych 20 sekundach festiwal błędów. Widać, że zespołowi z Gdańska tak samo bardzo zależy jak nam, więc na pewno emocje będą do końca meczu. Owszem, emocje były przez blisko 20 minut drugiej połowy. Potem mnożyły się błędy. Na 12 rzutów karnych obie ekipy trafiły tylko połowę. A rzuty karne nie służą dzisiaj jednym i drugim. Musimy nad skupieniem bardziej popracować, żeby się jakoś przełamać z tych karnych i więcej bramek rzucać. A to nie wszystko. Aż 13 było kar. W pewnym momencie 5 graczy odsiadywało przewinienia. I będzie kolejna kara. Tracą nerwy lubinianie. To jest takie już absolutne kuriozum. Źle zagraliśmy w obronie. Dostaliśmy te niepotrzebne dwójki. I myślę, że też się przyczyniło do tej porażki. 24 do 28. W tej grupie spadkowej to mniej więcej wygląda tak, że każdy kolejny mecz jest ważniejszy od poprzedniego, więc jak najbardziej czujemy presję spotkania. Cieszy nas fakt, że udźwignęliśmy ją. Rozgrywający udźwignął ją najbardziej. Z 7 bramkami był najskuteczniejszym zawodnikiem na parkiecie. Ale najlepszym w głosowaniu na Facebooku N-Sport Plus okazał się autor 6 trafień, Kelian Janikowski. Wybrzeże rozegrało w grupie spadkowej 7 meczów, zanotowało 3 porażki, 3 wygrane i 1 remis. Pytanie, moi drodzy, jak to jest, że ekipa, która zajęła 9 miejsce w fazie zasadniczej, nie ustawia w pionie rywali w walce o utrzymanie? Nie mam pojęcia, jak odpowiedzieć na to pytanie. To powiedz może, czy spadek jest realną groźbą? Uważam, że nie. Mogę powiedzieć tylko, że te mecze w fazie spadkowej, one bardzo dużo ważą. To są mecze często być albo nie być. I tutaj jest bardzo mocna odporność psychiczna potrzebna. Wydaje mi się, że pewne porażki, czy to Zagłębia, czy to Wybrzeża, były spowodowane przynajmniej tą dosyć słabą odpornością psychiczną na stres. A czego potrzeba twoim zdaniem temu klubowi, żeby zrobić postęp sportowy, krótko mówiąc? Pamiętamy poprzedni sezon 10 miejsce, 2 sezony temu miejsce 6. W okolicach Górnika Zabrze i Gwardii Opole. Myślę, że sukcesy Zabrzan i sukcesy Opolan są pewnym wyznacznikiem, skoro Zabrzu, skoro Gwardii się powiodło awansować wyżej w tabeli, no to dlaczego nie Wybrzeżu? Gwardia przede wszystkim ma w swoich szeregach doświadczonych zawodników. Łągowski, Przemek Zadura, czy Mateusz Jankowski na obrocie. Tak. Albo w bramce Adaś Macher. To są ludzie, którzy stanowią o sile tej drużyny na meczu, ale oni też są wzorami dla młodych zawodników na treningu. Wydaje mi się, że tego najbardziej w Wybrzeżu brakuje. Brakuje takiego jednego czy dwóch chłopaków. Zdecydowanych liderów, którzy pociągną zespół nie tylko na meczach, nie tylko w ważnych momentach spotkaniu, ale też troszeczkę poustawiają atmosferę w szatni i na treningu. Jacek Sulej, Michał Bednarek? To trochę za mało? Tak, spełniają swoją rolę, ale to też powinno być poparte jakimiś jeszcze 2 zawodnikami z dobrą jakością gry. W marcu Iwona Wybrzeże powierzyło zespół Tomasowi Orneborgowi. My się wtedy zastanawialiśmy, jaki wpływ będzie miało przyjście Duńczyka. Po 10 meczach pod jego kierunkiem możemy już coś powiedzieć o ekipie Wybrzeża. Czy zmieniła grę, czy gra inaczej, jak gra i tak dalej? Myślę, że najspektakularniejsze zwycięstwo Tomasa Orneborga to było to z Zabrzem. Natomiast zdecydowanie. Ale czy to było zwycięstwo Orneborga, można właśnie zapytać? Właśnie, trzeba to powiedzieć otwarcie. Myślę, że to zwycięstwo należy wrzucić na konto Marcina Lijewskiego, bo też patrząc na to Wybrzeże, jak ono wygląda w dalszych miesiącach, to niespecjalnie wiele zmieniał Tomas Orneborg z takich ustawień taktycznych. To nie ruszał, ale też nie ma się chyba co dziwić, bo to nie jest czas na to, żeby zmieniać. Ważne mecze przed Wybrzeżem, więc trzeba się trzymać tego, co było grane do tej pory. Dla mnie sporo zmian jest w obronie, bo nie ma już w ogóle takiej kombinacyjnej obrony, nie ma wysuniętych dwójek, nie ma takiego zasuwania, jest klasyczne 6-0, ale nie będziemy się skupiać na obronie, będziemy się raczej skupiać na ataku pozycyjnym. Można powiedzieć, że zrobił jedną zmianę. Paweł Salacz na dłużej usiadł na ławkę, a pojawił się Kelian Janikowski. No i
Wybrzeże, mam wrażenie, że za czasów Marcina Lijewskiego dużo dłużej grało w ataku pozycyjnym, dużo dłużej i cierpliwiej budowało swoje akcje, a u Tomasa Orneborga wszystko jest bardzo proste, bardzo szybko rozwiązywane. I zobaczmy, za czasu Marcina Lijewskiego dużo częściej korzystali z rozwiązania takiego jak wyprowadzenie obrotowego. Proszę zobaczyć na młodego Kamila Adamczyka. Ten atak jest absolutnie nie w kierunku bramki, jest bardzo daleko od obrońców, nie korzysta w ogóle Adamczyk z tej dwójkowej gry z obrotowym. Piłka będzie wędrowała do Jacka Suleja, który z kolei bardzo dobrze i lubi grać z obrotowym, więc on będzie to wszystko zawracał i będzie próbował wykorzystywać Janikowskiego. Dobrze na nogach wycofa się Adamczyk i dobrze w tej akcji zaatakuje prostopadle, obsłuży Komarzewskiego. Nie jest to jakaś wymarzona pozycja, ale można było z tego zdobyć bramkę. To już jest wariant, który grają chyba najczęściej w grupie spadkowej gdańszczanie. To jest zwykła zmiana pozycji między rozgrywającymi, bez większego ataku, z ustawionym obrotowym na środku. No i tutaj trzeba podejmować decyzję. Jest bardzo gęsto. Bardzo gęsto. Dobry ruch zrobi Kondratiuk, aczkolwiek do środka, ja nie jestem fanem takiego grania do środka i w zasadzie wydaje mi się, że na wyższym poziomie takie podanie nie miałoby szansy sukcesu. Tutaj się udaje i ponownie zwykłe granie, zmiana pozycji, Wróbel nie decyduje się na rzut i ponownie Kondratiuk tam, gdzie jest tak ciasno i ponownie to powiem, mam wrażenie, że na wyższym poziomie taka akcja nie miałaby szansy powodzenia, ale wymanewrował Kondratiuk i wywalczył siódemkę. To już jest mecz wcześniejszy z Arką Gdynia, gdzie dużo częściej z tego rozwiązania korzystał Mateusz Wróbel, nie kalkulował, prostopadle nie było dojścia, a nawet wydaje mi się, że w tej akcji nie trzeba było dochodzić, bo to jest rzut z ponad 10 metra i dużo częściej on rzucał i rozwiązywał te akcje, ale odnoszę wrażenie, że osobami, które czują się swobodnie po zmianie trenera, to jest tylko i wyłącznie Adrian Kondratiuk, który jest zawodnikiem wszechstronnym i czasami Mateusz Wróbel. Chyba przeszkadza język angielski niektórym zawodnikom z Wybrzeża i ja bym sobie bardzo życzyła, żeby Tomas Orneborg na przyszły sezon mówił w języku polskim, przynajmniej trochę. Dobrze, pamiętamy zdjęcia z meczu z Górnikiem, Marcin, tuż po twojej dymisji. Zespół cieszył się z wygranej razem z tobą. Pojutrze grają z Pogonią Szczecin. Wybierasz się na mecz? W jaki to jest dzień? No, środa, panie kolego. Nie, oczywiście, jeżeli czas pozwoli, może pójdę, aczkolwiek nie jest to pewne jeszcze. No wiele wskazuje na to, że jeżeli nawet pójdziesz, no to nowości raczej nie zobaczysz. Taki wniosek po analizie, którą nam Iwona przedstawiła. Drodzy Państwo, wracamy do nominacji do tytułu Gladiatorów w kategorii Odkrycie sezonu. O wyróżnienie rywalizuje trzech graczy. Popatrzmy na te trzy wyjątkowe nazwiska. Piotr Jarosiewicz, Damian Pawelec i Piotr Rybski. Oni zyskali uznanie w oczach członków kapituły PGNiG Superligi. Gracze Azotów Pogoni zbierali brawa za grę w ataku, natomiast zawodnik Górnika Zabrze bardzo dobrze prezentował się w defensywie. Kilka słów członków kapituły na temat nominacji dla Damiana Pawelca i Piotra Rybskiego. Jest to młody zawodnik, który dopiero wchodzi do ligi i często jest też tak, że my patrzymy tylko na tych, co zdobywają bramki. A trzeba też spojrzeć na to, że są zawodnicy, którzy grają fajnie taktycznie, mądrze w obronie i bardzo inteligentnie i takim zawodnikiem jest Pawelec. Myślę, że trzeba też patrzeć na piłkę ręczną nie tylko z perspektywy ataku, ale też spojrzeć na obronę. Ja liczę, że Piotrek zrobi przyzwoitą karierę nie tylko w naszej lidze, ale też poza nią, bo wydaje mi się, że ma takie wartości, które są potrzebne w tej dyscyplinie. Dużą rolę w wywalczeniu nominacji dla Damiana Pawelca odegrała niespodzianka Iwona Niedźwiedź. Pytanie Iwona, czym Damian ciebie ujął, jeżeli chodzi o grę? Szczególnie w defensywie, w ataku to wiele się nie przydawał Górnikowi. Powiem szczerze, walczyłam o niego jak lwica. Z dwóch względów. Szukaliśmy zawodnika, który zadebiutował w Superlidze i który poradził sobie z ciężarem tego debiutu. No nie był to warunek, ale to było imponujące, tak, prawda, tak, że w pierwszym sezonie ktoś wchodzi. Natomiast do ligi w ten sposób. Warunkiem jakby decydującym, kryterium decydującym dla mnie było to, że jest to chłopak, który mimo młodego wieku świetnie czyta grę w obronie, dużo gra ustawieniem. Oczywiście my lubimy obrońców, którzy potrafią przyłożyć, bo gra w obronie w piłce ręcznej to trzeba
grać twardo. Natomiast Pavelec oprócz tego, że potrafi przyłożyć, to jeszcze bardzo dużo zyskuje właśnie ustawieniem, właśnie czytaniem gry. Obserwuje zawodników, patrzy, czy jest prostopadły atak na bramkę, czy to jest atak w poprzek boiska. I za to. Za to walczyłam o tą nominację i cieszę się, że ta nominacja jest. Jak będzie, zdecydują inni. Nominowany także Piotr Rybski. Jak porównać te dwa zadania boiskowe? Z jednej strony specjalista od defensywy, z drugiej strony rozgrywający, którego Marcin prawdopodobnie dobrze znasz, no bo chłopak grał w SMS-ie, były zawodnik Stali Mielec, prezentuje się rewelacyjnie w Pogoni Szczecin. Drugi pod względem liczby bramek, no i trzeci asystent. Faktycznie, Rybski miał kilka bardzo dobrych meczy w tym sezonie. Udanie prowadzi grę Szczecinian, ale moim tutaj faworytem jest Piotr Jarosiewicz. Nie dość, że napsuł dużo krwi mojemu zespołowi, to przebojem wdarł się do reprezentacji i naprawdę ja odnoszę wrażenie, że ten chłopak jest zimnokrwisty, że wie, czego chce i że on się pojawił właśnie tutaj po to, żeby to wszystko osiągnąć i ja bardzo to szanuję. A ja się zastanawiam, dlaczego Azoty tak rzadko grały szeroko, krótko mówiąc, mając takich skrzydłowych, bo nie tylko Jarosiewicz nam imponował. Jeżeli piłkę dostawali, no to często do siatki trafiali, ale to jest temat na inną audycję, rubryka. Ale jeszcze chciałbym też pochwalić Damiana Pawelca, bo proszę bardzo. To jest nazwisko bardzo świeże, a powiem szczerze, nie jest łatwo chłopakowi, który dopiero co skończył szkołę, dostać się do klubu Zabrza, który, jak wiemy, jest praktycznie kompletny personalnie. On wszedł z buta do szatni i wywalczył sobie miejsce w środku obrony, gdzie to jest naprawdę bardzo, bardzo wrażliwa sfera. Walczy niesamowicie i naprawdę... Szczerze kibicujemy temu chłopakowi. No i jeszcze znam jego dziadka, także szczerze pozdrawiam. Konotacji jest niezliczona. To nie powinno być argumentem. Dobrze. Musimy przejść do kolejnej rubryki. Ta rubryka nosi nazwę 7 wspaniałych pytań, no ale w tym tygodniu zapowiada ją wspaniała osoba Iwona Niedźwiedź. Proszę bardzo. W tym tygodniu 7 wspaniałych pytań. Jo, Krzysiek Komarzewski. Siedem wspaniałych pytań. Dzisiaj u nas Krzysztof Komarzewski, Wybrzeże Gdańsk. Cześć Krzysztof. Witam. Zacznijmy od zakładów. Na czym polegają zakłady z Jackiem Sulejem i co możesz wygrać? Z Jackiem Sulejem zakładam się najczęściej, znaczy no zawsze, przed meczami. No i zakład polega na tym, że on mi daje takie cele na mecz, tak? Czyli za każdą, załóżmy, nietrafioną kontrę ja stawiam orężatkę Jackowi, a za trafione ja dostaję 5 zł chyba. 5 zł, bo zbieram na odżywki, także... No i na razie jestem chyba na plus. Tam wiszę kilka orężatek Jackowi, ale ogólnie jestem in plus. Komarzewski zatrzymany przez skrzyniarza. Jak można zmarnować taką sytuację? A na czym polega twój zakład z Michałem Bednarkiem i jak ci idzie? O kurczę. No to z Bednarem założyłem się jakieś już pół roku temu, że właśnie 10 maja, czyli za jakieś 3 dni chyba, albo 2, nie wiem, który dzisiaj, wycisnę 100 na klatę. No i nie wycisnę, a zakład był o to, że kupię karmę dla psów, dla jakiegoś schroniska, tak? Skoro jesteśmy przy zwierzętach, co oznacza, że idziesz na tripa i jak wyglądał twój trip do Oliwskiego Zoo? Tutaj pozdrawiam moich ziomeczków z Gdańska. Oni wiedzą, o co chodzi. No i trip polega na tym, że bierzemy orężatkę pod paszkę i sobie krążymy po Oliwskim Lesie. No i raz się tak zdarzyło, że wylądowaliśmy już w zamkniętym zoo i przegonił nas taki ptak ogromny. No i uciekliśmy. Boisz się ptaków po oranżadzie? Bardzo. Pytanie numer 4. Twoi koledzy bardzo chcieli, bym zapytał cię o Patryka Wombata. Czy Wombata? Dlaczego? Tutaj chodzi o Patryka Wombata. Patryk Wombat jest to największy wombat na świecie. Niestety zmarł mu się, gdy miał 32 lata. A woła się tak. Patryk Wombat!
Tak się woła na Patryka Wombata. Kim jest i skąd się wziął Krzysztof Torek? No to nie jest aż takie śmieszne, ale opowiem, bo byliśmy właśnie we wtorek z koleżkami tutaj z klubu. No w pubie po prostu byliśmy. No i sobie siedzimy przy stoliku elegancko. No i po prostu zniknąłem na chwilę. A prawda jest taka, że poszedłem na kebaba za winkla, poszedłem. No i tak siedzą. Ja wracam nagle, tak po pół godziny myślę chyba. Wracam. No i tak patrzył na mnie, a ja wtedy... O, patrzcie kto powrócił, po. No jeszcze była taka pozycja, tak jak robi Krzysztof Piątek. Pytanie numer 6. Czym ogrzewałeś samochód zimą, gdy popsuła się klimatyzacja? Kupiłem sobie farelkę w Realu i podłączałem ją, żeby mi wiało ciepło na szybę. No i tak to wyglądało. No, musiałem podpiąć pod zapalniczkę farelkę, no i mi szyba odmarzała. Czy działało? Oczywiście. Farelka się sprawdza, jak jestem sam w samochodzie, czuję się bezpieczny. Mam nadzieję, że dojadę do domu i życzę wszystkim miłego wieczoru. Podobno nieźle beatboxujesz i rymujesz. Poprosimy o krótki pokaz, temat 7 wspaniałych pytań. Dobra. Dobra. Yo. 7 wspaniałych pytań, tak tu sobie śmigam, na bitach fikam, dajcie mi tu przeciwnika, ja im pokażę, co to dobra technika, a teraz salutuję i znikam i dobrze se tu trzaskam, pozdrawiam wszystkich chłopaków z Gdańska. Krzysztof Komarzewski, brawo, dziękuję. Dzięki. Czyli też możemy zasalutować po tym niezwykłym pokazie Krzysztofa Komarzewskiego. Pozostajemy, drodzy Państwo, przy nominacjach. Oto 5 nominowanych do Gladiatora w kategorii skrzydłowy. Rzut oka na grafikę. Michał Daszek, Angel Fernandez, Blasz Janc, Lovro Michić i Arkadiusz Moryto. Mamy zatem starcie płocko-kieleckie wśród najlepszych skrzydłowych sezonu. Nie wiem, kto wygra, ale wiem, że Michał Daszek i Blasz Janc w tym sezonie po prostu imponują. Przynajmniej mnie. Kogo wy byście nominowali w tej kategorii? Wiesz co, ja myślę, że w kategorii skrzydłowy jest piekielnie mocna konkurencja. Można byłoby się zastanawiać, dlaczego nie ma w tym zestawieniu Piotrka Swata, który miał naprawdę bardzo dobry sezon. No i dlaczego nie ma? Wiesz, to myślę, że nie ma dlatego, że po prostu konkurencja była za silna. Niestety musimy chylić czoła przed takimi nazwiskami, za którymi również stoją statystyki. I które grają co 3 dni w poważnych rozgrywkach i tak dalej, grają w kadrze. Dokładnie tak. No niestety, Piotrek Swat mimo bardzo dobrego sezonu, niestety musiał się nie znaleźć w tej piątce, bo pominięcie, no chyba, że masz, Marcin, inne zdanie, musiał oczywiście. Musiał się obejść smakiem, niestety. Ale to nazwisko pojawiło musiał, tak, się na długiej liście, prawda? Dobre zdanie, musiał się obejść smakiem. Może gdyby do Kielc nie przyszedł Fernandez, to może by się znalazło miejsce dla Piotrka. Nie byłby Fernandeza, byłby ktoś inny, kto by do tych Kielc przyszedł i rzucałby bramki zamiast Hiszpana. Marcin, Blasz Janc, podobnie jak Michał Daszek, potrafi się odnaleźć także w drugiej linii. Michał Daszek niedawno się pojawił na środku rozegrania w reprezentacji Polski. Jak ci się podobał ten pomysł? Nie jestem fanem tego rozwiązania, ale dlaczego nie? Zobaczymy, czy to się obróci na dobro naszej reprezentacji. Na pewno Michał ma już na tyle dużo doświadczenia, też inteligencji boiskowej, że widać było, że przynajmniej w tym drugim meczu bardzo dobrze sobie radził i bardzo dobrze kreował grę naszej reprezentacji. Co do skrzydłowych sezonu, tutaj wydaje mi się, że Blasz Janc jednak wymiótł konkurencję całkowicie i no nie, tak, nie przesadziłbym, gdybym go nominował w ogóle do najlepszego skrzydłowego na świecie, bo to, co ten chłopak pokazuje w tym sezonie, nie tylko w naszej lidze, ale w Lidze Mistrzów, to z jaką pewnością siebie on gra. Ja obserwując jego mecze mam wrażenie, że to jest chłopak przynajmniej 30-letni i ma nie wiadomo ile meczy za sobą, prawda? Za sobą, a
a to jest bardzo młody, uzdolniony człowiek. No wiesz, ma bardzo dużo meczów, no bo jako 15-latek debiutował w Lidze Mistrzów, no i tam się sprawdził, krótko mówiąc, już jako 15-latek, więc... Gra naprawdę jak rutyniarz, nie tylko na skrzydle, bo i na prawym rozegraniu, i na środku, i pewnie jakby tak, Talan Duszebajew powiedział mu, że musi tam rzucić z lewego skrzydła, to tylko by skinął głową, wziął piłkę i zrobił jakąś wkrętkę albo przerzutkę. To jest mój faworyt. Dobra, wiecie co, szybujemy wysoko, więc pora zejść na ziemię. Czas na relacje z dwóch, drodzy Państwo, pozostałych meczów siódmej kolejki grupy spadkowej. Stal zmierzyła się z Energą MKS-em, a Pogoń zagrała u siebie z Arką. 5 zwycięstw i 9 porażek. To bilans trenera Michała Przybylskiego, byłego trenera Stali Mielec. Coś w tych play-outach nam nie działa, tak? Po prostu po ostatnim przegranym meczu na spokojnie poprosiłem trenera do salki i porozmawialiśmy sobie na spokojnie. Rozmawiałem oczywiście z każdym z zawodników przez ostatni czas i doszedłem do wniosku, że coś nie iskrzy może trenerem, a zawodnikami, i zdecydowałem po prostu podziękować na dzień dzisiejszy trenerowi. Misji ratowania Superligi dla Czeczeńców podjął się dotychczasowy asystent trenera Marcin Basiak. Problem u nas to jest w głowach i na tym się musimy skupić. Ja myślę, że zespół podejdzie w końcu profesjonalnie i zacznie grać jak drużyna. Nowy trener nie odmienił zespołu. Gospodarzy szybko wyleczył Łukasz Zakreta, który w całym spotkaniu odbił 20 piłek. Teraz piłeczka troszeczkę wolniej leci, ale jest to też zasługa obrony. Tutaj chłopaki fajnie chodzą. W efekcie do przerwy Stal miała 5 bramek na minusie, a na początku drugiej części już 8. Niech Kuber zmienia z Ruskiem teraz, bo kto będzie się robił? Jest piłka, ma nikogo nie ma, nie? Szpera, boj, chodzi na Zmienili nam trenera. Ciężko mi jest wypowiedzieć na ten temat. No generalnie też przegrywamy mecz i to może trochę większą różnicą, tak? Ale to wynika tylko i wyłącznie z naszej nieskuteczności. Nadzieją, że jeszcze nie wszystko stracone, powiało w 51 minucie. Czeczeńcy przegrywali już tylko 18-21. Naprawdę wierzyliśmy w to, że możemy zmienić swoje humory. Ale nie zmienili. Z Mielca z 3 punktami wyjechali Kaliszanie, wygrywając 29-23. Wynik dla nas super, tak? Zdobywamy kolejne 3 punkty. No i wystarczy się tylko cieszyć. Szanse mamy na to, żeby się utrzymać, tylko wiadomo, musimy wygrać już wszystko. Jeśli Łukasz Zakreta był bohaterem meczu ze Stalą, to jak nazwać to, co robił bramkarz Sandry z Papogoni Szczecin w starciu z Arką? Zrobiliśmy dzisiaj z Sebastiana Zapory naprawdę bramkarza, który po tym meczu zasługuje przynajmniej na reprezentację Polski, bo miał historyczną skuteczność w pierwszej połowie, 75%, to ja się w życiu też nie spotkałem, a gram tych lat naprawdę dużo. Tak ja mówię, to wszystko współgra. Jak będzie obrona żadna, to i bramkarzowi trudniej. Jeżeli tu, tak jak tu łączymy, gdzie biorą swoje piłki, które powinni, ale do tego dokładają coś plus, no to w tym momencie wychodzą takie procenty. W zasadzie wszystko zostało już powiedziane. Poza tym, że Sebastian Zapora to przede wszystkim skromny bramkarz. Może po prostu na szczęście troszkę pomogło. Kilka sytuacji też chłopaki przestrzelili, to też mogło ich zdeprymować. No i tylko się cieszyć. W Szczecinie radość, a w Gdyni duże rozczarowanie. W pierwszej połowie Arkowcy trafili do bramki Pogoni zaledwie 5 razy. W drugiej 9. Sami stracili aż 39 bramek, z czego 10 było dziełem Pawła Krupy. Dalej się śmiejemy, że trener Folkman prosił nas w szatni, żeby w końcu zagrać takie spotkanie na spokojnie, 10 bramkami do przodu. No myślę, że się udało. Udało się z nawiązką. Niecodziennie wygrywa się różnicą 25 trafień. Nikt nawet w najgorszych koszmarach nie myślał, że tak to się tutaj zakończy. Dzisiaj wszystkiego zabrakło. Zabrakło nam agresji. Szczecin narzucił nam swoją grę. Są zdecydowanie mocniejsi fizycznie od mojego zespołu. W ciągu miesiąca rozegraliśmy tych meczów już 7. I mówię, no jeżeli nie dysponuje się szeroką ławką, no efekt jest taki, a nie inny. Szczecinianie są już krok od utrzymania. Czarne chmury zbierają się nad Stalą Mielec. Nie mam ochoty powtarzać przysłowia o organizacji, no ale 3 zmiany trenera w jednym sezonie nie mówią niczego dobrego o klubie, niestety. Nie mówią. Myślę, że to jest zła decyzja. Patrząc na to, jak pracował trener Przybylski z zespołem,
to... 14 meczów, 5 wygranych. W tak krótkim czasie nie można patrzeć w sytuacji, w której zespół gra bez Bartka Kowalczyka i jest na końcu sezonu. Nie można patrzeć tylko przez pryzmat wyników. Może chciano zastosować metodę nowej miotły, ale dla mnie kuriozalna decyzja i nie podoba mi się ta zmiana. Tak czy inaczej, na najbliższy mecz z Arką w Gdyni Stal pojedzie z czwartym szkoleniowcem w tym sezonie rozgrywek. Wracamy do nominacji do gladiatorów. Czas na kategorię boczny, rozgrywający. Tutaj nominowaliśmy 5 graczy. Aleks Dujszebajew, Paweł Podsiadło, Iso Slajters, Marek Szpera, José de Toledo. W stawce mamy 4 leworęcznych zawodników. Pytanie do Marcina Lijewskiego. Z czego to wynika? Czy jest jakiś wniosek kryjący się z tego rozdania kart? Może dlatego, że leworęczni z natury są lepsi we wszystkim, co robią. Łatwiej im błysną. No, oczywiście nie. Oczywiście żartuję. Natomiast brakuje ci kogoś w tym... zestawieniu? W tym zestawieniu? Nie ma Marko Panicia na przykład. No ja się zastanawiałem, ale kogo spuła. Ale Marko Panic grał bardzo słaby sezon w porównaniu do tego, który rozegrał w zeszłym roku. Mniej dawał zespołowi. Myślę, że słabszy niż poprzedni, aczkolwiek... okay. Tak. No ale... chyba liczby nie są najważniejsze, gdyż... Tak, zgadza się, dlatego w czasie obrad kapituły optowałem za Pawłem Podsiadłą, który moim zdaniem zaprezentował się całkiem nieźle. Jeżeli ktoś Azoty ciągnął przez cały sezon, to był on na obu końcach boiska. No i sprawdzał się także w pucharach europejskich, a to też warto wziąć pod uwagę, myślę. Podsiadło powinien znaleźć się na tej liście, twoim zdaniem, Marcin, czy widziałbyś kogoś innego? Bo Azoty zagrały fatalny sezon. Tak, ale... powiem szczerze, że nie widziałem słabego meczu Pawła Podsiadło. Zawsze, jeżeli miałbym kogokolwiek wyróżnić z zawodników Azotów Puławy w tych meczach przynajmniej, które oglądałem, zawsze Paweł Podsiadło był w tej, powiedzmy, dwójce czy trójce. No tutaj jest mi bardzo ciężko wskazać zwycięzcę tutaj tej grupy. Każdy zawodnik wnosi bardzo dużo do swojego zespołu. Praktycznie na każdym z tych zawodników opiera się ciężar grania, dlatego ja nabiorę wody w usta i posłucham, co ma do powiedzenia Iwona. Iwona, króciutko. Nie, ja myślę, że będą... Kto wygra Slajters? Nie wiem, kolekcjonował zegarki za gracza miesiąca, to może też... Ja myślę, że może to zestawienie wygrać jednak Aleks Dujszebajew. Chociaż tych meczów nie rozegrał 16. Za wiele, to no właśnie pytanie, jak do tego podejdą głosujący. Faktycznie Aleks nie tylko grał na prawej połówce, ale też pokazał sporo tak. jakości jako środkowy. Tak, on jakby bez wątpienia jest najlepszy z całego tego zestawienia, no ale pamiętajmy, że trzeba oceniać cały sezon, więc... I ten wniosek wróci za moment, bo przedstawimy Państwu nominację do tytułu najlepszego środkowego sezonu. Tutaj mamy 3 nazwiska. Oto one: Luka Cindric, Adrian Kondratiuk i Maciej Pilitowski. W trójce znalazł się Cindric. Najdłużej dyskutowano w sobotę akurat o kandydaturze chorwackiego rozgrywającego. Posłuchajmy. Jeżeli patrzymy na umiejętności, to Cindric przerasta wszystkich. Natomiast zagrał 11 meczów, był często kontuzjowany. Myślę, że powinien się znaleźć wśród nominowanych do tytułu najlepszego środkowego rozgrywającego. Poziomem umiejętności mam wrażenie, Luka Cindric nie bije tylko Superligę, ale bije wiele lig, tak, na świecie, w Europie i tak dalej. Wyróżnienie za duże, czy trochę na wyrost? 11 meczów tylko rozegranych w lidze, jak na to patrzysz, Maciej? Ja patrzę tutaj na nazwisko Luka Cindric i od razu mi się ciśnie, wow, ten człowiek musi być tutaj w tej stawce i w ogóle nie ma dyskusji, ale nie możemy zapomnieć, że on rozegrał stosunkowo mało meczy w tym sezonie. No 11 to mało. Borykał się dosyć długo z różnymi kontuzjami i wydaje mi się, że powinien się znaleźć ktoś inny. Oczywiście nic nie ujmuje, bo zawodnik jest fenomenalny i to wszyscy wiedzą. Aczkolwiek 11 meczów to troszeczkę za mało, żeby nominować go do najlepszego środkowego rozgrywającego sezonu. Ale jak już się pojawiał na boisku, no to robił różnicę. 11 meczów, 37 bramek, 70 asyst. O wiele lepsze statystyki ma Adrian Kondratiuk. Jak ty, Iwona, patrzysz na jego nominację? Udało nam się trafić w sedno tarczy?
Myślę, że tak. Można się było zastanawiać, czy nie warto do tego zestawienia kosztem kogoś wrzucić Michała Potocznego. Natomiast no, patrząc na statystyki, stwierdziliśmy, że jednak Michał Potoczny sporo rzucał rzutów karnych. Oczywiście to też jest umiejętność, cenimy ją. Natomiast Maciek Pilitowski miał chyba większy wpływ na to, jak Energa grała w tym sezonie i otrzymał również powołanie do kadry. Wydaje mi się, że spisał się bardzo solidnie w tym dwumeczu z Niemcami, a trzeba też pamiętać o tym, że w bardzo trudnym momencie sezonu trafił do tej kadry, bo Energa miała swój rytm przygotowań na grupę spadkową i na pewno to nie był najlepszy czas Maćka Pilitowskiego, a mimo wszystko spełnił jakby pokładane w nim nadzieje, więc dlatego taka trójka. Tak czy inaczej będziemy z ciekawością oczekiwali wyników głosowania ligowców, którzy będą wybierali najlepszego środkowego. Trzy nominacje wybrano także w kategorii najlepszy obrotowy sezonu. Popatrzmy na to trzy nazwiska. Mateusz Jankowski, Artiom Karaliok, Michał Peret. Mamy zatem trzech kandydatów. Ciekawe, kogo wybiorą gracze PGNiG Superligi. Kilka słów komentarza po sobotniej kapitule. Posłuchajmy. Z Karaliokiem powalczą dwaj polscy obrotowi, Peret i Jankowski. Zasłużenie? Bardzo, tylko szkoda, że są raczej w tej walce bez szans, bo Karaliok jednak ich przewyższa i tę ligę też moim zdaniem już powoli przewyższa o klasę, ale fajnie, że są i fajnie, że to są zawodnicy, którzy gdzieś tej to są od dawna i tę klasę swoją co roku udowadniają i ciągle mają chyba jednak tendencję wznoszącą. Oni są doświadczeni, ale ciągle potrafią mieć postępy i ciągle w tych swoich zespołach odgrywają bardzo, bardzo ważne role. Marcin, jak tobie podoba się ten tercet? W wywiadzie dla Przeglądu Sportowego doceniłeś Michała Pereta, więc wydaje mi się, że pod tą kandydaturą się podpisujesz. Oczywiście, jestem wielkim fanem Michała Pereta. Doskonały kołowy, robi niesamowitą robotę, której nie widać, tak? Zasłony, jest niesamowicie ruchliwy w ataku. Gra w obronie, co nie zawsze kołowi potrafią. I warunki fizyczne, jak na grę w obronie, no takie sobie, jeżeli chodzi o wzrost przynajmniej. Uwierz mi, że jest bardzo dobrym obrońcą jeszcze, jak grałem, miałem okazję się z nim parę razy zderzyć, także robi wrażenie. Jak złapie, to nie puści. A mają szanse jakiekolwiek z Karaliokiem? Bo on też wdarł się do ligi przebojem. Do tego chciałem nawiązać. Mateusz Jankowski, bardzo dobry sezon. Obecna pozycja Gwardii Opole to nie jest przypadek. Jankowski jest jednym z ojców sukcesu gangu Kuptela, że tak powiem. Ale niestety nawet tych dwóch chłopaków razem wziętych Karaliok po prostu bije na głowę. Chyba najmocniejsze wejście do ligi w ostatnich latach. Tak sobie pomyślę o tym, co się działo. Niesamowite rzeczy robi Białorusin od początku sezonu, od meczu z Gwardią, który sezon rozpoczynał. Mówiliśmy nieco o obronie, to popatrzmy na nominowanych w kategorii obrońca sezonu. Trzech graczy: Mateusz Jachlewski, Kamil Krieger i Renato Sulić. Zatrzymamy się chwilę przy Chorwacie, bo ja się zastanawiałem, czy nie nominować go w kategorii obrotowy. Natomiast wydaje mi się, że więcej daje zdecydowanie Wiśle w obronie niż w ataku. Jak tego oceniasz, Marcin? No tak, przyznam ci rację. Renato nie jest już najmłodszym zawodnikiem i widać, że jednak więcej jakości wnosi do obrony nawciarzy. Mimo że gra na dwójce, prawda? Ale robi to bardzo dobrze. Wielki cwaniak, można było mu dać przydomek. Odkąd pamiętam, Renato zawsze grał na dwójce, to jest... Jeszcze pamiętacie te czasy, jak byli kwadratowi chłopcy z Wesprem i on był jednym z nich. Bardzo ciężko było minąć. Fotek z Wesprem. Każdy kontakt z Renato bolał i zostawał ślad na bardzo długo. Bardzo dobrze pamiętam to. Oczywiście pozdrawiam Renato, szanuję. Ale w tym zestawieniu moim liderem, moim faworytem jest Mateusz Jachlewski, który od X lat już jest najlepszym obrońcą w lidze, moim skromnym zdaniem. Natomiast warto też podkreślić, że znakomity sezon miał Kamil Krieger, MMTS. MMTS, drodzy Państwo, miał trzecią obronę fazy zasadniczej, a to pokazuje, że tam naprawdę są specjaliści od defensywy. Nominacje: bramkarz, kategoria bramkarz sezonu. Trzy nominacje. Nazwiska dobrze znane: Martin Galija, Adam Malcher, Adam Morawski. Wybór trójki wbrew pozorom łatwy nie był. Oto komentarze członków kapituły.
Myślę, że trójka jest dobra, bardzo nawet dobra, chociaż ja osobiście też żałuję, że nie ma Korneckiego, ale problem jakby z tą kategorią, czy z tymi nazwiskami jest taka, że i Galia, i Kornecki mieli swoje słabsze i mocne, i lepsze momenty. Osobiście żałuję, że nie mam Mateusza Korneckiego w tej trójce. Dla mnie bardziej Galia niż Kornecki, bo na ten moment wyżej cenię umiejętności Czecha. Był też kontuzjowany, po kontuzji wszedł, od razu zaczął grać dobrze. Możemy zostawić na boku Adamów, Malchera i Morawskiego. Loczek, najlepszy procent udanych interwencji w lidze. Jogi, najwięcej obron, blisko 300, czyli 11 na mecz. No i pytanie zasadnicze, Kornecki czy Galia z Górnika? Ja stawiam na Morawskiego. A, no okej, okay, ale ich zostawiamy na boku. Mówimy o tym trzecim, no bo wiesz, w czasie kapituły to była dyskusja, czy Galia, czy Kornecki. Tak, kto uzupełnia trójkę? Jednak Galia. Niesamowita jakość. Niesamowite parady, już nie tylko mówię niesamowicie skuteczne, ale też bardzo, bardzo efektowne. Tak. Wspaniałe kontry, które puszcza Martin Galia, to jest taki smaczek w meczach Górnika. Osoba Martina jest naprawdę wartością dodana w naszej lidze. A ty, Iwona, byłaś na kapitule za Galią czy za Korneckim? Już nie pamiętam. Moim skromnym zdaniem Mateusz Kornecki. Ja nie znam się na pracy bramkarza tak dobrze, więc słuchałam, co ma do powiedzenia Michał Świrkula. Ja też przysłuchiwałam się temu, co Sławek Szmal na naszych antenach mówi o stylu bronienia, o Mateuszu Korneckim i mam wrażenie, że rzadko się zdarza w zespołach, mając tak dwóch równych zawodników, że wraca Czech po kontuzji i od razu znajduje sobie miejsce w bramce. I zastanawiam się, czy tutaj nie zadziałało trochę to, że Trtik jest Czechem i Martin Galia jest Czechem. Jest oczywiście teoria spiskowa, natomiast no sami powiedzcie, jeśli nie ma zawodnika jakiś czas, no to wraca i powoli wchodzi do zespołu. A tutaj po kontuzji wraca Martin Galia i od razu otrzymuje miejsce w bramce kosztem Mateusza Korneckiego. Kto wie, jak wyglądałby sezon, gdyby Mateusz Kornecki nie ogłosił transferu do Kielc i nie stracił miejsca na rzecz Galii. Także ja głosowałam za Korneckim, no ale kapituła zdecydowała. Dobra, super, super. Przedostatnia kategoria. Zawodnik sezonu, drodzy Państwo, wybór ograniczony do 5 nazwisk. Oto one. Michał Daszek, Blasz Jans, Adrian Kondratiuk, Adam Malcher i Iso Sliders. Jest pluralistycznie. Posłuchajmy, jak nominacje na zawodnika sezonu komentowali członkowie kapituły PGNiG Superligi. Przyznam, że oczywiście głosowałem za Adrianem. Głosowałem dlatego, że w przekroju całego sezonu był to zawodnik zdecydowanie wyróżniający się w PGNiG Superlidze. Znakomicie grał w ataku, znakomicie rozdawał piłki. Fajnie, że jest 5 zawodników z 5 różnych klubów. To jest chyba najważniejsze, więc to spektrum do głosowania będzie dosyć takie szerokie. I no pewnie, że możemy dyskutować, dlaczego tam nie ma Cindricza, Karalioka czy Dujszebajewa, ale myślę, że jest demokratyczny. Moi drodzy, zatem konkretne pytania. Kogo z tej piątki widzicie jako gracza sezonu? No ja myślę, że tutaj Blasz Jans jest zdecydowanym faworytem. Aczkolwiek... Daszek, najlepszy chyba gracz Wisły Płock. Daszek ma świetny sezon, no i pytanie, jak zdecydują zawodnicy. Natomiast no moim cichym faworytem jest Blasz Jans. Marcin? Moje serce oczywiście bije za Adrianem Kondratiukiem. A dla ciebie to niespodzianka, że znalazł się w tej kategorii wśród nominowanych? Tak, bardzo miła niespodzianka, ale trzeba przyznać szczerze, że postawą w przeciągu całego sezonu zasłużył sobie na miejsce tutaj w tym zacnym gronie. Jest absolutnie najjaśniejszą postacią w Wybrzeżu i to on stanowi o sile tego zespołu. A jakie są jego limity? To jest zawodnik, który może walczyć o medale Mistrzostw Polski, który może się spełnić w reprezentacji, który może grać w Lidze Mistrzów. Jak go oceniasz? Ja oceniam go bardzo wysoko. Wydaje mi się, że jego limity będzie można dopiero określić, jeżeli zmieni otoczenie, wrzucimy go do troszeczkę głębszej wody niż tylko nasza Superliga. Będę go obserwował, bo naprawdę moim zdaniem jest to chłopak warty uwagi i rozwija się naprawdę bardzo dynamicznie.
aczkolwiek w zestawieniu z Blażem Jancem. Oczywiście. Rozmawialiśmy długo o tym w sobotę. Dzisiaj już musimy powoli zmierzać do końca. W tym sezonie, drodzy Państwo, jednego gracza uhonorują kibice Gladiatora. Publiczności otrzyma jeden z pięciu zawodników, którzy w plebiscytach na gracza kolejki gracza tygodnia dostali najwięcej głosów. Oto lista: Jan Czuwara, Bartosz Dudek, Arkadiusz Moryto, Paweł Salacz i Marcin Szopa. Głosy można oddawać na stronie internetowej PGNiG Superligi. Dziś wieczorem plebiscyt zostanie rozpoczęty. Nie pytam o wasze typy, nie mamy na to czasu. Przypominamy tylko, że w 9 kategoriach gladiatorów wybiorą ligowcy. Nazwiska najlepszych zostaną ogłoszone 25 maja. To tyle, jeżeli chodzi o nominowanych do tytułu gladiatora. Oto wyniki 7 serii spotkań w grupie spadkowej. Kalisz wygrywa w Mielcu, komplet punktów zdobywa także Sandra Spa Pogoń i Energa Wybrzeże Gdańsk. Tabelę grupy spadkowej otwiera Energa MKS, niemal pewna utrzymania w lidze. Nad kreską znajduje się także Pogoń, Wybrzeże i Zagłębie. Komplikuje się sytuacja Stali Mielec. Zachęcamy do udziału w wyborze gracza tygodnia. Tym razem nominujemy Łukasza Zakretę, Sebastiana Zaporę i Keliana Janikowskiego. Gracza tygodnia można wybrać na profilu facebookowym PGNiG Superligi. Drabinka rundy finałowej jeszcze. Do zakończenia rywalizacji pozostaje 8 meczów. O finał Gwardia gra z Vive, MMTS z Wisłą. 4 najbliższe spotkania odbędą się w ciągu najbliższych 6 dni. Popatrzmy też na zestaw par 8 i 9 serii meczów w grupie spadkowej. Wybrzeże zagra z Pogonią, Arka ze Stalą, a Energa MKS z Zagłębiem. To mecze w tygodniu, w sobotę kolejne 3 spotkania. Zapraszamy do hali przed telewizory. Jutro będziemy w Opolu. Gwardia podejmuje PGE Vive. Pojutrze odwiedzimy Kwidzyn. MMTS zaczyna 2 mecze z Wisłą. Dzień później będziemy w Kaliszu, a w sobotę i niedzielę w Kielcach i Płocku. Magazyn Kontratak wróci w poniedziałek o stałej porze. Zdajemy raport z rywalizacji naszych ekspertów. Rubryka jakże lubiana i podziwiana. Spławik czy mucha? Wojciech Zydroń, Marek Świtała typują wyniki transmitowanych meczów. Panowie przecenili Zagłębie, albo jak kto woli, nie docenili Wybrzeża. Obaj nie zdobywają punktów. Wojciech Zydroń nadal prowadzi 51-47. A w tym tygodniu panowie oceniają rozkład sił w półfinałach oraz czwartkowy mecz Energii MKS-u z Zagłębiem Lubin. Typy się pokrywają, przekonamy się, kto był bliżej rzeczywistych wyników. Jesteśmy winni Państwu także ligowe postscriptum. W tym tygodniu Bartłomiej Jaszka, czyli trener, któremu bardzo zależy. I poszła kontra. W idealnym scenariuszu byłaby bramka Jaszki i byłoby pięknie, prawda? Panie trenerze, z powrotem do obrony, znak sobie. No wiesz, trzeba było walczyć o piłkę gdzieś tam poza boiskiem. Pora się żegnać. Do końca sezonu pozostało ile? 2 magazyny. Za dzisiejsze spotkanie dziękujemy. Iwona Niedźwiedź. Dziękuję, dobranoc. Marcin Lijewski, dziękuję bardzo. Dziękuję, dobranoc. Krzysztof Bandych, życzę udanego wieczoru. No i do zobaczenia w halach Polski i świata. Dobranoc.